Cześć, jestem Marcin, Social Media Manager w Realme Polska. Dzisiaj mam dla Was premierę naszego kolejnego smartfona, czyli Realme 8i. Ale zanim do niej przejdę, dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, powiem jeszcze kilka słów o marce. Realme w Polsce działa od 2020 roku, natomiast już teraz zajmujemy globalnie 6. miejsce wśród producentów smartfonów oraz już 3. pozycję w Polsce. No ale przechodząc do naszej premiery, na początku zrobimy sobie szybki unboxing. Pokażę Wam, co jest w środku naszego klasycznego żółtego pudełka. Pudełko jest trochę większe, bo i samo Realme 8i jest większe od sporej części naszych pozostałych smartfonów. A w środku klasyk, czyli witamy się z Wami. Dostajecie od nas instrukcję razem z case'em, jeżeli ktoś lubi mieć swój telefon zawsze bezpieczny. No i oczywiście sam smartfon. Co więcej, dostajecie od nas oczywiście w zestawie ładowarkę z kablem, o których zaraz powiem. W Polsce Realme dostajecie w 2 wersjach kolorystycznych, w wersji czarnej oraz w wersji fioletowej. No i fiolet jest o tyle ciekawy, że ten kolor naprawdę przyjemnie się mieni. W mojej ocenie bardzo wyróżnia się na tle pozostałych klasycznych kolorów smartfonów dostępnych na rynku. Co jeszcze rzuca się w oczy w Realme 8i oprócz koloru? No jest to przede wszystkim duży i wygodny wyświetlacz, w którym dodatkowo przy rozdzielczości Full HD+, dostajecie odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz, co jest tym bardziej wyjątkowe, biorąc pod uwagę cenę Realme 8i, porównując ją do cen pozostałych smartfonów w tym segmencie. A sam ekran to ponad 6,5 cala do Waszej dyspozycji, czyli macie wygodę w użytkowaniu, plus smartfon wciąż jest bardzo poręczny. Jeżeli chodzi o środek Realme 8i, to dostajemy tu pierwszy w Europie 8-rdzeniowy procesor G96, który powstał przy naszej współpracy z producentem, czyli MediaTekiem. W skrócie mamy tutaj około 300-350 tysięcy punktów w AnTuTu i odpowiednie wsparcie choćby dla tego szybszego odświeżania ekranu, o którym wcześniej wspomniałem. No i dzięki takiemu duetowi procesora z wyświetlaczem możecie na spokojnie odpalać nawet bardziej wymagające apki i nie powinniście mieć problemu z ich używaniem. Tak naprawdę przeskakiwanie między oknami, wiele kart w Chromie, multitasking to dla Realme 8i naprawdę żaden problem. A w razie potrzeby zawsze możecie skorzystać z dynamicznego rozszerzania RAM-u, który wirtualnie dobudowuje Wam pamięć, rozszerzając jej wartość o maksymalnie 3 GB w wyższej wersji pamięciowej. Jeżeli chodzi o baterię, to w Realme 8i mamy solidne 5000 mAh, które możecie ładować dołączoną do zestawu ładowarką Realme Fast Charge o mocy 18 W. No i jak naładujecie sobie ten smartfon do 100%, to możecie w taki sposób grać przez 8 godzin bez przerwy. No a jeżeli już ta bateria Wam trochę spadnie, na przykład do 5%, to przy takiej wartości w trybie super oszczędzania możecie nawet 2 godziny spędzić na rozmawianiu. Przechodząc do aparatu, dostajecie w Realme 8i do dyspozycji potrójny 50-megapikselowy aparat z wbudowanym wsparciem sztucznej inteligencji. Ponadto dostajecie od nas standardowo oprócz głównego obiektywu także obiektyw makro oraz obiektyw do zdjęć czarno-białych. No i jeżeli chodzi o funkcje, no to klasycznie macie tutaj m.in. tryb nocny, panoramę czy spowolnione tempo. No i nie zapomnijcie oczywiście chwalić się Waszymi najlepszymi ujęciami pod postami Realme na socialach. A teraz przejdziemy sobie do najciekawszej części, czyli do cen i do dostępności. Realme 8i w niższej wersji pamięciowej, czyli 4 plus 64, złapiecie już 849 zł u operatorów Play i T-Mobile oraz w naszych brandstorach. Z kolei wyższą wersję pamięciową, czyli 4 plus 128, dostaniecie od 899 zł u naszych partnerów. Sprzedaż rusza dzisiaj, także nie zapomnijcie kupić swojego Realme 8i. Pamiętajcie też, że dzisiaj rusza sprzedaż odświeżonego Realme C11 za 399 zł u wszystkich naszych partnerów. A z najważniejszych cech tego sprzętu to przede wszystkim bateria o dużej pojemności 5000 mAh, duży ekran o przekątnej 6,5 cala oraz wydajny procesor. Dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, obserwujcie nas na social mediach. Przypominam o zbliżającym się konkursie. No i zostawiajcie łapki w górę. Do zobaczenia. Realme, dare to lead.